Praktycznie to 30 lat już mija od największego sukcesu, jaki był tutaj w klubie HKS Polonia, chociaż to jest dotarcia do 1/8 finału Pucharu Polski. Zmierzyliśmy się tu na tym właśnie stadionie z Zawiszą Bydgoszcz. Niestety mecz zakończył się przegraną w rzutach karnych. Chciałem upamiętnić to wydarzenie. Niestety nie udało mi się to zorganizować w 2021 roku. Akurat, bo jak wszyscy wiemy, panowała pandemia. Jest możliwość właśnie zorganizowania w tym roku. Robię to z przyjemnością, więc widzimy się na stadionie Polonii Chodzież. Szykujemy tu wiele atrakcji. Powiem tak, że wszyscy zawodnicy z byłej Polonii, tak, co grali właśnie w tych czasach, przyjeżdżają. Przylatuje nawet Zenonas Atutis, jedyny obcokrajowiec, który grał u nas w drużynie. Przyjeżdżają wszyscy chłopacy i tutaj Marek Kulka przyjeżdża z Niemiec, Robert Żolik tu przyjeżdża, także naprawdę cała nasza chodziewska śmietanka. A z Lecha Poznań chłopacy, którzy grali ze mną właśnie w Lechu, to jest Norbert Rajski, jest Piotr Rejs, Marek Rzepka, Waldek Krygier, Jacek Dębiński, Waldek Przysiuda, Jarosław Araszkiewicz, Mirek Okoński sam potwierdził, że przyjedzie specjalnie tutaj na ten mecz. Także naprawdę szykuje się wielka, duża impreza. 9 lipca już mecz odbędzie się na stadionie o godzinie 17, a całe atrakcje zaczynają się tutaj już od godziny 15, także serdecznie zapraszam na to wydarzenie.